Cześć, cześć, witajcie moi kochani w kolejnym vlogu w tym dziwnym dniu. Mamy 31 października, czyli pozamykane odgórnie wszystkie cmentarze i wszystko, co można było pozamykać, by uczcić przodków. Trochę się to pewnie energetycznie na niektórych zemści, bo myślę, że każdy przy takiej decyzji pomyślał wypipalać, kto by to nie był, czy wierzący, czy niewierzący, czy mohr, czy nie. Czy ręczniczek, to tak by było. Nie wiem, czemu nie fokusujesz na mnie. O. A ja po kąpieli postanowiłam maseczkę zrobić. Kupiłam w Actionie maseczkę. Zaraz wam pokażę. W Actionie maski w płatkach są za jakieś 2,50. Też pewnie mają dobre serum nawilżające i różne inne. Jeden raz do użytku. Maseczka na twarz z wyciągiem z wina i pochodną retinolu. Zmniejsza przedwczesne oznaki starzenia. No i na pół godziny. No dobra, na pół godziny będziemy patrzeć. A tu z boku szykują się śniadaniowe rzeczy. Mamy pomidory w śmietanie. Rybę, pasztety, kanapki i inne takie. I nie wiem, czemu otwiera się kola, jak miała być do... No, tak nie mam z czego drinka zrobić, przecież żartuję. No, to jest niezdrowe. Niezdrowe. Pierwsza kola od, nie wiem, pół roku. Chyba na gwiazdkę kaszanka miałam jedno. A, i wegekaszanka będzie. No, dokładnie. Dobra. O, matko. No nic, no, dla urody trzeba być nieuroczym czasami. Części minut relaksu. Ja idę tam do pracy, bo muszę szkołę ogarnąć. W sobotę. Ogarnianie szkoły. Dużo mają tego sosu. Sosu mają dużo, fajne są. Jak zwykle upiór w operze. O, proszę, a ja tu już śmieciuję. Śmieciuję. Soki robię. O, jeszcze owoce, marchewka już poszła, burak już poszedł i będzie bardzo dobry soczek. Głośno będzie, dlatego że ja tu sobie zawijam w te sreberka, czyli puszczam machinę losującą. Trzeba dopchnąć, a po jednym rzucam. Jak załapię, to leci. Nie ma co naraz, na siłę. Soczki będą zdrowe i jeszcze robimy sałatkę brokułową. Także sałatka brokułowa też będzie zacna. Dzisiaj jest w ogóle Samhain. Cmentarze pozamykali. Znaczy rządzący wyszli 5 minut przed świętem i powiedzieli: wara od cmentarzy, nikt nie ma prawa wejść. Wszyscy pójdą wtorek, środa, bo do poniedziałku zamknięte, więc idiotyzm totalny, bo i tak ludzie pójdą i tak. No ale jest jak jest, dzieje się jak się dzieje, więc siedzi się w domu i robi się różne rzeczy, sałatkowo-jedzeniowo różniste, ale tak przyjemnie, ciepło w domu, na dworze już ciemno, bo szybko się ciemno robi po tym przestawieniu godziny, ale to wiecie. O, teraz jeszcze mandarynki, bo były na promocji w Lidlu. Niech się tworzy mandarynkowo. Mandarynek przynajmniej nie trzeba kroić, bo jak są pomarańcze. A pomarańcze jakieś piekielnie drogie w ogóle. Jakby człowiek chciał tak zdrowo, tylko i zdrowo, to by nie wiem, czy by na to zarobił. Wszystko. Mandarynko, wtrąbiaj się tam. O! Prawie załapało. Będzie. Będzie, przejdzie. Niech się miele. Zaraz będzie zdrowy soczek do zdrowej sałatki. Brokuł, jajko, pierś z kurczaka, kukurydza, majonez. Takie dobre rzeczy. No, ja w każdym razie siedzimy w kuchni. Ja już ogarnęłam sprawy szkolne, czyli wiem, co będziemy robić. Ogarnęłam sprawy YouTube'owe, ogarnęłam sprawy Facebookowe. Maseczkowo jestem klejąca, ale to dobrze, niech się tam klei.
i do przodu. Pokażę Wam, w jakich szklankach lubię pić soki. Tych. Najlepsza szklanka na soki. Zaraz się będzie zadziewał soczek. Stoicie jak zwykle w narni, czyli w półce, w szafce, ale zawsze można, przemieliło się, zawsze można pogadać. A makaron będzie użyty halloweenowy do sałatki, taki, o proszę bardzo. Mam nadzieję, że mnie nie wyłączą dźwięku, ale chyba 20 sekund można, więc mogę Wam ładnie makaron pokazać. A ja już szykuję nowy ołtarz, pozbierałam wszystkie halloweenowe rzeczy. Teraz będę przygotowywała nowy anturaż. A tu proszę brokuł przygotowane. Smażą się, gotują się, a to są ciastka dla zmarłych. W poprzednim vlogu Wam pokazywałam, jak robiłam je z grupą. W odpowiednim czasie się to zaniesie po prostu i tyle. Na razie taka prosta zmiana, położone jeszcze tutaj kwiaty, spróbuję dodać, o, i tak będzie na wizji, a tutaj kable i komputery. Co dam? Coś Wam pokażę. Bumerang. Smacznego? Smacznego. No i tutaj proszę, już też czystki i pustki są pokazane, także będziemy dalej działać. O, jeszcze go tam znalazłam, widzicie, wszystko niby wytegowałam magicznego, a ciągle coś znajduję jeszcze do pudła. No ale nic to, będziemy działać dalej. Kierek albo psikus. A te rzeczy nie zbieracie? Dobrze, proszę bardzo. W łapkę, proszę bardzo, w łapkę. Dziękuję. I smacznego. Dziękuję. Proszę. Papa. Papa. I tutaj też są pustki. Tu mam jeszcze kwiaty te ciemne, zastanawiam się nad zmianą, zobaczymy, ale już pobrałam jeszcze czaszkę, też się właśnie zastanawiam, czy zostawić. Ona taka ładna jest, w sumie jedna czaszka mogłaby być na ołtarzu. No ale to już zbieramy i będziemy działać. Co tam? Cukierek albo psikus. A? Chodźcie. Jeszcze ja tu czekam. Jeszcze ty tu czekasz? I wszyscy w telewizji? No, z wiadomością! Pomachaj ładnie. Będziecie na vlogu. Dobrze, okej. Okay. A na jakim kanale? Na Polsacie! Proszę, duszki się rozrosły i zjaśniały. A tu już mamy wymieszanego brokuła z kukurydzą i kurczakiem. Mniami. Przyniosłam kosmetyki, bo będę próbowała namalować czaszkę. Jak nie wyjdzie, to najwyżej Wam nie pokażę. Jak wyjdzie, to będzie zabawa. Posiedziałam i chyba nie jest tak źle. Komentarz mamy. Dobra, to zobaczymy, jak będzie w sukni. Popatrzymy. Jeszcze może rzęsy walne. O właśnie. Bo widzę, że tu potrzeba zarzęsować.
ołtarzyk jest poświęcony zwierzętom nocy, czyli w moim przypadku są to dwa białe, polarne niedźwiedzie. Taki trochę eklektyczny, dlatego że postanowiłam jeszcze udekorować go żadańcami. Proszę bardzo, ziarnuszka na bogactwo, dwie podróżniczki. Tutaj niewiele się zmieniło, znając życie, to jak Wam nagram, to jeszcze będę coś tam ustawiać, dokładać jak zwykle. Jest kocioł, jest miotła, jest kielich, jest róża. Jedną czaszkę zostawiłam. Łapacz snów sowa, puzdereczka z ważnymi rzeczami. Łapacz snów, który dostałam od Was, pięknie się tutaj prezentuje, uważam. Wieczna lampka, kolejny kielich. I jeszcze symbolika moich dwóch miśków, niedźwiadków. A tutaj miejsce na świece. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda ślicznie, bez światła. Tylko sekundkę, jeszcze jedno światło zapalę. Zobaczcie, tutaj mam specjalnie taką głęboką. Wiecie, ołtarze nowoczesnej wiedźmy też muszą być prokocie. Że to z tym otwartym ogniem, to tak niekoniecznie. Zobaczcie, jak wygląda po ciemku. O, jeszcze mamy jasność. Na dworze to Wam chyba nagram przebitkę z momentu, kiedy faktycznie będzie ciemno. Tu mamy drugi ołtarzyk, gdzie też stoją dwie żadanice. Tutaj jest jeszcze miejsce na świecę, która pięknie się będzie odbijała. Tam pod żadanicą są światełka, więc też będzie fajnie wyglądało. Przebitki Wam oczywiście pokażę. Taki już bardziej minimalistyczny niż halloweenowy. I myślę, że czarne róże zamienię na jakieś bardziej jesienne, ale muszę dokupić, bo nie mam. Chyba się trochę udało. Tak to będzie wyglądało, że to trzeba zobaczyć w całości. A trzecia rzecz, gdzie stawiam karty, księga, cień, klawiatura i od taki minimalizm tutaj panuje. Na razie nic nie dodaję. Myślę, że tutaj te dwa kwiaty wystarczą. Ich i tak na wizji nie widać. Na wizji jest bardzo ograniczone pole manewru. Niemniej będzie mi wygodniej stawiać karty. Słuchajcie, mam nową dostawę kwiatów, którą właśnie zakupiłam. Tutaj są nawet już jakieś zimowe akcenty. Tutaj jeszcze do ozdoby ołtarza. Właśnie takie lekkokolorowe. Bardzo mi się spodobały te goździki. Goździki też są różnego koloru. Fioletowe, granatowe. Białą różę kupiłam dwie, bo nie miałam białych róż. No to kupiłam jakieś takie rozłożyste cosie, nie wiem co, ale fajne. No i tutaj niebieskości i inne. Zaraz będę układała. No, piękne są. Powiem Wam, że takie sztuczne kwiaty na ołtarze bardzo się sprawdzają, można sobie kolorystycznie zmieniać. Rewelacja po prostu.